Serdecznie witamy wszystkich hodowców i w tym numerze naszego Vademecum chcieliśmy przedstawić kolegom akcesoria i wszelkiego rodzaju innego regały i wyposażenie do gołębników. Jesteśmy w miejscowości Czersk u kolegi Sebastiana Ostolińskiego, który jest właścicielem firmy Art Natura. Tutaj właśnie kolega jest na pierwszym planie, jeszcze pokażemy jeszcze logo firmy, jak wygląda. Tu są też strona internetowa, jak również adres i inne dane dotyczące firmy. Tak jak widzimy, na pierwszym planie mamy teraz różnego rodzaju kosze do przenoszenia gołębi, klatki do wysyłania. Tutaj z tyłu za kolegą są różnego rodzaju regały, ruszta, jak też inne elementy. Tutaj widzimy ramki jeszcze do cel lęgowych. O. I za chwilę o tych akcesoriach i o szczegółach, które są związane z ich produkcją i też jeszcze elementami takimi charakterystycznymi opowie nam sam Sebastian. Proszę bardzo. Witam kolegów. Jak wiecie, tutaj niedawno kolega Krzysztof był też u mnie z wizytą, ale prezentowaliśmy wtedy hodowlę. Prezentowaliśmy hodowlę, a w tej chwili chciałem tutaj takie w sumie zaprezentować rzeczy, które są na czasie, jak kosze sportowe. Wiadomo, teraz jest okres trenowania gołębi. To pokażmy od razu może właśnie, czym się te kosze różnią. Kosze, jest tu kilka rodzajów. Zacznijmy może od tego najmniejszego. To jest kosz taki, o. O, widzimy go. Malutki, szczególnie przydatny w okresie wystaw, gdy ktoś chce kupić gołębie jakiegoś na wystawę. Po prostu do przenoszenia takich podręcznych. Zawieźć na jakąś wystawę, to dwa gołębie tutaj spokojnie wchodzą w ten kosz. Widzimy. Następny taki kosz, to jest ten z kolei, też jest i na wystawy. I tutaj do przenoszenia. Na większej ilości gołębi. Ktoś mniejszą ilość gołębi hoduje, to również zda egzamin w jego hodowli. No i ten kosz zdaje również egzamin, jego wielkość, jak ktoś ma wąski korytarz w gołębniku, mniejszy gołębnik, czy gdzieś musi po drabinie chodzić, musi mniejszą ilość gołębi znieść z gołębnika. To się jest wygodne po prostu, żeby przenieść do samochodu i włożyć go, te gołębie przenieść w większy kosz. Tak, tu pokażmy jeszcze, że to tu kosze, które mają boki wszystkie jednolite, pełne, nie są otwierane. Wszystkie kosze są... Podstawowy materiał to jest sklejka. Ze sklejki nie robimy, to jest solidnie koszy wykonane. Także wszystko jest sklejone, dodatkowo wzmacniane. I boki są w tych akurat, co prezentowaliśmy, wszystkie nieruchome. Pełne. Ale masz też w ofercie inny kosz. Kosze typowo treningowe. Tu jest kosz dzielony, który jest... Pokażmy go może od przodu, od tej drugiej strony. Od tej drugiej strony, gdzie się otwiera. Z góry są tutaj dwa wejścia. Dwie klapy. Tak. I ten kosz po prostu można, jak ktoś mniejszą hodowlę ma, w jednej części trzymać. Pokażmy. Otwór przy woli samca, tak, widzimy. Samice. Dodatkowo można sobie wyciągnąć. Wyciągnąć. Tutaj jeszcze chciałem zobaczyć, wymiar jest tak zrobiony, przepraszam jeszcze raz, otwórz, że tutaj, o, tutaj wchodzi idealnie taka siwa kratka, róż plastikowy. Tak, można go sobie tam wstawić. Tą ściankę działową również można wyciągnąć także. O, tu widzimy właśnie, jak wygląda taki kosz. To jest dla wdowców, tak? I najbardziej taki pospolity kosz to jest z kolei ten tutaj. O. Kosz. Ile takiego kosza gołębi wejdzie mniej więcej? 18 gołębi do 20. Widzimy, zależy, też bok otwierany. Tu jest nie ma tego drugim boku dzielenia. O. Także to jest wygodny kosz. A czym się różni tamten? Robimy te kosze w szerokości 38, inne firmy robią 40, ale po prostu uznałem, że te, jak mają tutaj 38 szerokości, są wygodniejsze do przenoszenia tych gołębi. Tak po prostu. A tutaj mamy co jeszcze? Tu jest kosz? Kolej kosz. Tylko ten, w tym się nie otwierają chyba bok się otwiera, ale od przodu. Po krótkiej stronie to jest po prostu kosz, jak zaczynałem działalność. To nastawiłem się, żeby robić to porządnie. Jest tutaj, boki są na czopach. Tam jest trochę inną techniką wykonane. Tak, no. Tutaj jest wszystko czopowane, jest widzimy. Po prostu porządnie zrobiony. Ale rynek zdecydował, że... No i kolega, jeszcze przypomnijmy też, do Niemiec dużo odbiorców zaopatrujesz, no to, tak? Do Niemców, ale to raczej przez pośredników. Rozumiem, ale tamte kosze możemy spotkać. W większości, tak. Rozumiem. Jeszcze tutaj w ofercie z takich, jeżeli już mówimy o koszach do przenoszenia, to jeszcze mamy takie, co wymusiła na nas Poczta Polska, przepraszam bardzo, Poczta Polska, to takie normalne klatki, koszy na klatek, tak, powiedzmy dwa gołębie. Do wysyłki gołębi. Do czterech gołębi. Nawet aczkolwiek do 8, obecnie już Poczta dopuściła kartony do wysyłki, ale kiedyś to, jak się nazywa, było... No, ale na pewno jest to też bezpieczniejsze i wygodniejsze. Można słomę włożyć, czy jakiś ruszt i... Te gołębie w jakichś komfortowych warunkach mogą sobie tam podróżować do drugiego właściciela. Oprócz koszy to jeszcze tutaj... Teraz tam na czasie, tutaj prezentujemy przede wszystkim to, co jest teraz na czasie.
To są regały, siodełka, bo trzeba wyposażyć, wiadomo, gołębnik młodych. Tu widzimy, może zacznijmy od tego po prawej stronie może. Co to jest za regał? To jest najbardziej pospolity, tak, ja mam go nazwany kręcony. Tutaj boki ma po prostu. Tak jest jakby sfalowany. Wycięty, tak, pokażmy jeszcze może, jak on, bo on jest modułowy, tak? To że można go rozkręcić, można rozkręcić i nie trzeba w całości przewozić. Jest mocno skręcony, żeby się nie ruszał, tak. Ale to wszystko można wyjąć, rozkręcić. Jest. Tutaj pokażmy jeszcze, tu jest ten pod skosem jest zrobiony. Spody są ze sklejki, tak, tak. Żeby wytrzymałe wszystko. Gołąb sobie tutaj siada. Wtedy jest twardego drzewa zrobione. I tam siedzi, jeżeli się wydala kał, to z tyłu on leci, nie, jeden na drugiego nie załatwia się. To jest najbardziej pospolity, taki typowo wzór niemiecki, jak kiedyś. Obok jest jaki? Obok to jest, tutaj już jest... Jakiś nowszy patent? Tak, tak, tu jest taki patent, pokażmy. Że jest z rusztem. Rusz ze sklejki. A jest, jest o tyle wygodniejszy, że kał nie zlatuje na ścianę, jest, mamy czystą ścianę. Jest kontrola kał, bo tu po prostu widać, jak gołębie nie siedzą na tym kale, widać, czy jest puch. I pokażmy też, że tutaj, o, to jest takie modułowe, tu tak, można wyjąć skręcane. Całe takie jedno stanowisko, to pokażmy to go. W tej chwili też on jest skręcany, i tutaj można sobie, na pręty, i tutaj także można, jest cały do rozkładania, nie? No i można sobie to po prostu dowolną ilość zamówić. Można, i też tego... to tutaj używamy ten moduł, dokładając drzwi, stanowi również szafę dla wdów, że można po prostu te samice, wdowy sobie zamykać, nie? Aha. Dokładając czyli jak ktoś na przykład by chciał zamówić, to po prostu też podaje, na ile stanowisk potrzebuje, tak. Takie rzeczy i wtedy, jak się nazywa, to jest dobrane, że akurat tak... do celów prezentacji są takie, ten jest akurat podwójny, ale potrójny, ale w ofercie mamy. No, wielkości według tak, życzenia. Tak, według życzenia, tu jest 5 w pionie, tu jest też 5 w pionie. Rozumiem. Jak się ten karmik, jak się, przepraszam, nazywa ten regał? To jest regał prosty z rusztem. Regał prosty z rusztem, rozumiem. Tak, teraz pokaż mi jeszcze tutaj... w katalogu tutaj. Pokaż mi, jak wygląda katalog, tu widzimy. Każdy, kto by do kolegi zadzwonił, czy dane są wszystkie tutaj na tej stronie, jeszcze raz pokażmy, dogołębnika.pl. Tam można zobaczyć, pokażmy jeszcze raz tą ulotkę, jak wygląda. Tutaj są szczegółowo opisane. To jest może produkty. Nie wszystko, ale w większości. Tak, pokażmy drugą stronę, o tak, widzimy. Tutaj jeszcze na podłodze... I może mamy ruszt jeszcze. Pokażmy. Zwrócili uwagę, ale jest ruszt wykonany również ze sklejki. Pokaż może jeden taki, ile wymiar takiego jest rusztu? Tutaj akurat ten moduł ma metr, wszystkie mają metr, a ten ma 57 szerokości. Bo po prostu jest wygodny do podnoszenia później, nie? Jak tutaj się aha. kładzie go na jakichś beleczkach, podpórkach. To można po prostu przynosić. Tam spada. Tutaj też mamy karmiki, widzę, tak? Karmiki akurat druciak, druciany mamy. Ale one w kilku wymiarach występują. Tak, tak, czterech wymiarach. Najniższy, najmniejszy, jaką ma szerokość? Długość, 39. 39. A jest najdłuższy? 74, 94, 124 i 148. Tak, także te karmiki też już znane są nam w Polsce. No widzimy. Są jeszcze tutaj ramki. I oczywiście ramki. One są może teraz mniej popularne chyba już, tak? Teraz na pewno jeszcze film nakręcimy przy okazji sezonu lęgowego, czy tam przed sezonem lęgowym. Wtedy pokażemy cele. Najczęściej hodowcy przerabiają gołębniki, bo teraz... A pokażmy teraz, jak wygląda, pokażmy, jak wygląda ta ramka, jak się nazywa ta ramka w katalogu. Ramka Wacek, to jest taka jednoczęściowa. O, pokażmy, jak zamykania, tak? Nie? Pokażmy jeszcze, jak tego... ten moduł wygląda zamykania tutaj. To jest na magnes. Tak, i tu jest magnes z tej strony. Magnesy są bardzo dobre, bo... Tak, widzimy. Bardzo mocno trzymają. Pokażmy drugi rodzaj. Druga jest podobna, ale częściowo jest zacieniona. Jak się nazywa ten moduł? To jest ramka Adam. Ramka Adam. Jest też częściowo zacieniona. Widzimy. I przede wszystkim to zacienienie jest na stałe. Jaki wymiar ona ma? Szerokość, wysokość? Ta jest 34 na 59,5. Także tu... I wszystkie tak samo są? Tak, tak. Rozumiem. Tego typu są. Bo z tego co wiem, to jeszcze róż też ma do takich ramka wyposażeń. Tutaj taka charakterystyczna. Która praktycznie tylko moja firma wykonuje. O, pokażmy, to jest uchylne ramka, takie siodełko. No, na hodowcy, którzy hodują gołębie ozdobne, najczęściej zamawiają ten rodzaj ramki. Tak twierdzą, że jest taka też wygodna w użytkowaniu. Aha, rozumiem. Ona wymiar ma taki sam, jak tamten podałeś? Tak, 59. Teraz jest trochę niższa, bo też sugestie hodowców była, żeby ją zrobić na 32 i w tej chwili jest w wymiarze na 32 wysoko robione. A propos sugestii, się zapytam jeszcze, a wzory tych rozwiązań, które tutaj stosujesz, to gdzieś podglądasz, czy to jest z własnych doświadczeń, czy to jest że gdzieś ściągnięte, czy na zamówienie? Wiadomo, współpracuję z różnymi tutaj firmami, odbiorcami. To na przykład zasugerował, żeby takie rozwiązanie zastosować kolega Piotr Obca z Faszczyna. Takie tutaj żeśmy
jego pomysł wdrożyli, powiedzmy, do produkcji. Aha. I dużo zbyt macie na to? Wiadomo, jest sezon, to jest zbyt. Jak nie ma sezonu, teraz jest sezon, zaczyna się powoli martw, ale z kolei inne rzeczy. Rozumiem. Schodzą kosze. Pokażmy właśnie te. Siodełka. O, jeszcze siodełka. Siodełka tutaj. Takie produkujemy. To jest dwa rodzaje. O, właśnie. Tutaj jest z grubej sklejki wodoodpornej, ósemki. Też solidne siodełko. Tu jest bardziej takie ekonomiczne. Wiadomo. Przypomnijmy, że to są wszystko drewniane rzeczy z naturalnego tworzywa. Tak, zawsze nie. Jedynie tu przy regałach stosujemy płyty, ale jeżeli są chętni ze sklejki, boki czy z drewna, też możemy to wykonać. Tutaj jeszcze pokażmy, że te poszczególne ściany też mają zaokrąglone, zeszlifowane na okrągło brzegi, co tak, też jest tak. Korzystne, bo nawet przenoszą czy coś, to się nie zadziela tego, to jest takie estetycznie wyglądające. Także tu widzimy produkcję na dzień dzisiejszy, która tutaj jest dość, że tak powiem, licznie teraz wykonywana u kolegi. Popatrzmy jeszcze raz. Zobaczmy. Oprócz tutaj prezentowanych tutaj rzeczy, to jeszcze wykonujemy podstawy, podpojniki, karmniki z deklem, no ramek to jest i powiedzmy też 8 jeszcze gatunków. Ale gołębniki też budujecie, nie? No raczej na to nie ma czasu, ale już podejmowaliśmy się też takich zleceń, żeśmy gołębniki też wykonywali. Według cele lęgowe oczywiście też. Tak, całe teraz. W modułach są robione po 4. I nawet ruszt metalowy, zdaje się, że emaliowany, z drutu emaliowanego też w ofercie jest tutaj firmy. Także widzimy, można sobie do kolegi zadzwonić, doradzić, zamówić i jak się nazywa, skorzystać z tej oferty. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnym numerze.